Kuba, wy jako skoczkowie dużo podróżujecie, ale Rumunię gdzie byś umiejscowił w klasyfikacji takich najbardziej nietypowych miejsc, w których byliście? Myślę, że jest to dość nietypowe miejsce, ale też no, takie nowe doświadczenie dla nas tutaj przyjechać, także też fajnie. Jakieś takie nietypowe sytuacje miały miejsce, bo nas tutaj wiele osób straszyło przed tym przyjazdem. Jako tako na razie do końca nie. Jedyne co to tyle, że dosyć długo po wylądowaniu czekaliśmy na busy z wypożyczalni. Prawie 1,5 godziny czekaliśmy na lotnisku, ale to jak na razie odpukać w zasadzie tylko tyle. Na drogach nie było jakichś niebezpiecznych sytuacji, bo ci kierowcy tutaj mają no, rajdowe zapędy. No na szczęście dla nas nie. Przejechaliśmy z lotniska do hotelu spokojną drogą. Baza w porządku, nie odbiega od europejskich standardów? Jeszcze raz. Baza w porządku, nie odbiega? Nie, jest okej. Okay. Można się umyć, jest łóżko do spania, także jest okej. Okay. Także luksusy. Kuba, ta skocznia jakaś taka nietypowa, czy przypomina ci którąś? Nietypowa. Jeszcze tak do końca chyba mi się z nim nie udało zaprzyjaźnić. Jutro się uda na pewno, ale myślę, że też no, jest to dla nas wszystkich nowa skocznia, także trzeba tutaj robić swoje. Ty robiłeś jakiś taki research przed wyjazdem, czy w ciemno tutaj przyjechałeś? Nie, raczej w ciemno. Żadnego researchu nie robiłem. Bo jak ty się czujesz po tym powrocie, po krótkich wakacjach? Wszystko jest tak, jak było w lipcu, w sierpniu, czy jest nad czym pracować od nowa? Nie, jest po tych krótkich wakacjach wróciliśmy do treningu, wszystko było cały czas w tym samym rytmie, także jest całkiem dobrze. Stefan Hula powiedział, że łóżko trochę skrzypi. Nie boicie się, że tam jakiś hrabia Dracula grasuje? No, chyba Stefan tam grasuje. Kuba, ciebie coś tutaj zadowoli, rozczaruje w ten weekend, czy to jest tak naprawdę trening, który będzie punktowany? Trening, który będzie punktowany i po prostu chcę tutaj oddawać swoje jak najlepsze skoki, jakie teraz umiem. I tych skoków życzymy, dziękujemy. Dzięki. Maciek, z czym dotąd kojarzyła się tobie Rumunia? Szczerze mówiąc, nie miałem jakichś konkretnych skojarzeń, bo najbardziej kojarzyła mi się z przełęczą transfogarską, po której można bardzo fajnie pojeździć autami, ale to jest jeszcze takie niespełnione marzenie. Ale no, jak widać, powstała tu skocznia, można tu skakać, są zawody, więc myślę, że teraz te myśli w tym kierunku pójdą i no, zaczniemy odkrywać tą część świata. Powstała tutaj skocznia, ale jaka jest ta skocznia? Podobna do którejkolwiek? Szczerze mówiąc, na tą chwilę nie przychodzi mi żadna inna skocznia. Myślę, że takie skojarzenia mogą przyjść troszkę później, ponieważ wiadomo, że po pierwsze warunki mogą być zupełnie inne, a po drugie na nowej skoczni zawsze te odczucia są inne ze względu na otoczenie. Wystarczy, że to otoczenie jest inne i czasami zawodnik ma inne odczucia i nie przypomina sobie podobnej skoczni, ale skocznia jest całkiem przyjemna. Myślę, że największy problem to czasami za progiem takie przeciągi, jak my to mówimy, czyli wiatr z tyłu, który powoduje, że te skoki są krótkie, ale przyjemna skocznia do skakania. Nie jest to bardzo trudny obiekt, ale taki, na którym rzeczywiście odbicie gra dużą rolę, ponieważ ta skocznia mała. Takich skoczni nie ma zbyt wiele w kalendarzu, dlatego myślę, że jest to ok, aczkolwiek no, jak widać nie spotkało się to z wielką aprobatą zawodników, bo tylko 42 chyba na starcie, więc nie ma tutaj tłumów. Te dzisiaj warunki były troszkę zmienne, wiadomo, że nie ma wielu rywali. Czy to jest jakkolwiek miarodajne, że Maciej Kot jest ponownie w czołówce, czy za wcześnie na takie osądy? Znaczy, na pewno za wcześnie na osądy, bo my nie patrzymy na wyniki, tylko oceniamy te skoki ze względu na jakość przede wszystkim, a ta jakość była dzisiaj dobra. Miałem po Einzider troszkę problemów z tym, żeby oddawać równe, stabilne skoki, chyba ze względu na to, że za bardzo weszliśmy w szczegóły i pracowaliśmy nad konkretnymi elementami. I teraz, kiedy zbliżały się zawody, trzeba było to wszystko spiąć razem ze sobą i stworzyć po prostu dobry skok. I myślę, że dzisiaj te 3 skoki były dobre, stabilne i to najbardziej cieszy, a wynik nie był zły. Jestem blisko czołówki, nawiązuję walkę, więc to dodatkowo cieszy. Decyzja o wyjeździe do Rumunii zapadła dość późno. Wy jesteście w takim ciężkim treningu, czy troszkę luzu było przed tym startem? Decyzja zapadła rzeczywiście późno, bo w takim pierwszym planie
na sezon letni tego wyjazdu nie było. Mieliśmy wtedy trenować, ale myślę, że całościowo plan nie zmienił się aż tak bardzo, ponieważ nie przyjechaliśmy tutaj po jakimś okresie odpoczynku, tylko prosto z obozu ze Szczyrku, który i tak był w planie, także jesteśmy cały czas w treningu. Nie jest to może taki ciężki trening jak na wiosnę, czyli no przede wszystkim na siłowni nie ma aż tylu powtórzeń i tak wysokich ciężarów, ale no myślę, że nikt z nas nie jest w tej chwili jakiś bardzo wypoczęty, bo od poniedziałku mocno trenujemy, więc to jest już piąty dzień treningów. Ale na pewno jest to taki poziom tego przygotowania motorycznego, który pozwala skakać dobrze i stabilnie. Do tej pory taka największa niespodzianka, która spotkała Cię, może po drodze z lotniska? Myślę, że mówiąc, wczoraj już było dosyć późno i ciemno, dlatego każdy starał się jak najbardziej odpocząć, przespać i zbyt wiele nie widzieliśmy po drodze. No na pewno nazwijmy to kultura kierowców i ich styl jazdy, dosyć agresywny i taki swobodny, jakby przepisy nie istniały, to na pewno rzuciło się w oko. Druga sprawa to pogoda, bo w nocy jest bardzo zimno, naprawdę bardzo zimno, zmarzliśmy w nocy. W dzień jest bardzo ciepło, także ta amplituda temperatury jest dosyć wysoka, jak to w górach. No i trzeba powiedzieć, że widoki są naprawdę piękne, też takie niecodzienne, bo takich widoków się nie spotyka gdzie indziej na Pucharach Świata czy na Grand Prix, ale no, też to jest dopiero, można powiedzieć, pierwszy dzień w Rumunii. Przede wszystkim walka na skoczni, trening, a po drugie jakieś zwiedzanie, także może uda nam się zobaczyć zamek Drakuli. Dzięki Maciek, powodzenia. Dziękuję.